Jeśli każdego dnia jesz słodycze, a chcesz to zmienić, chcesz dowiedzieć się, jak przestać raz na zawsze czuć ogromną potrzebę spożywania słodkich, przetworzonych przekąsek, w tym filmie pokażę Ci, jak to zrobić. Podam Ci też jadłospisy, które pomogą Ci ograniczyć słodycze, także lecimy. Na początku myślę, że warto byłoby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w ogóle sięgamy po słodycze, dlaczego mamy ochotę na cukier i na rzeczy przetworzone. I myślę, że tutaj odpowiedzi jest kilka. Pierwsza z nich to uzależnienie. Tak samo jak ktoś jest uzależniony od papierosów, alkoholu, cukier również bardzo mocno uzależnia. Jedzenie emocjonalne, binge eating, napady na jedzenie, gdzie chcąc nie chcąc mamy ochotę na bardziej słone przekąski, na rzeczy kaloryczne, na coś, po czym poczujemy się lepiej. A propos tego tematu, coś, co mnie bardzo mocno uderzyło, to jak byliśmy wychowani w dzieciństwie. Można zauważyć schemat, że jeśli za dzieciak coś nam się stało, poszliśmy nawet do dentysty, czymś się stresowaliśmy, zawsze nagrodą było coś słodkiego. I chcąc nie chcąc, ma to ogromne przełożenie na nasze dorosłe życie. Mamy w sobie jeszcze schematy, gdzie słodkim jedzeniem nagradzamy się za coś. Ja sama przez wiele lat miałam taki schemat, że jak czuję się źle, to szukam ukojenia troszeczkę w jedzeniu. No i nie jest to zdrowy schemat i nie powinniśmy szukać zaspokojenia w jedzeniu. Uważam, że najczęstszymi problemami u osób, które nie mogą ogarnąć swojego odżywiania, jest problem z głową. Jest tak naprawdę problem z tym, dlaczego ktoś sięga po to jedzenie, co jest motywem, a nie sięgnięcie po jedzenie i nie trzymanie się diety samo w sobie. Kolejna rzecz, która myślę, że jest bardzo istotna u wielu osób, to zaprzestanie jedzenia słodyczy ze względu na to, jak się chce wyglądać. I problem nie pojawia się w tym momencie, że ktoś bierze się za siebie, bo podoba mu się taka sylwetka, ale problem bierze się w momencie, kiedy tylko i wyłącznie taka sylwetka jest motywem do tego, żeby wziąć się za siebie. Moim zdaniem u większości osób, która robi coś tylko pod względem sylwetki, nie będzie to długofalowe. W momencie, kiedy znajdziemy sobie inne dlaczego, dlatego, że chcę mieć skórę w lepszej kondycji, na przykład u kobiet, nie chcę mieć wyprysków, dlatego, że chcę odżywiać swój organizm, dlatego, że chcę dostarczać wartościowych posiłków, argumenty, które wpływają naprawdę na nasze zdrowie długofalowo, uważam, że one pomogą nam finalnie wybierać bardziej świadomie. Tu nie chodzi o to, żeby przestać w ogóle jeść słodycze, ale żeby nie zajadać emocji słodyczami, żeby nie zastępować posiłków słodyczami i przede wszystkim nie doprowadzić do tego, żeby słodycze wpłynęły na naszą nadwagę, co skutkuje po prostu pogorszeniem naszego zdrowia, czyli tego, co jest najważniejsze. Także jeśli miałabym Ci dać najważniejszą radę, przeanalizuj sobie swoje życie, przeanalizuj sobie swoje wybory żywieniowe i znajdź swoje dlaczego. Dlaczego ja chcę zacząć jeść bardziej świadomie. Kolejny aspekt, wszystko, co słodkie podsyca bardziej Twój apetyt. Czyli jeśli zjesz sobie czekoladkę czy batona po posiłku, prawdopodobnie będziesz chciał tego więcej. I musisz pamiętać, że za każdym razem, jak coś robisz, albo wzmacniasz stary nawyk, albo wyrabiasz nowy nawyk. Czyli na początku, jak zrezygnujesz z tych 2-3 batoników w ciągu dnia i zastąpisz to na przykład pełnowartościową owsianką z owocami, to może to być ciężkie dla Ciebie. Ale jak powtórzysz ten schemat jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, to ten nawyk będzie dzień za dniem się utrwalał i w przyszłości będzie to dla Ciebie o wiele łatwiejsze. Dlatego często jest tak, że jak patrzymy sobie na kogoś wybory żywieniowe albo patrzymy sobie na osobę, która w ogóle nie czuje potrzeby jedzenia, zajadania się słodyczami, to sobie myślimy, kurczę, ja bym tak bardzo chciała też nie czuć takiej potrzeby. Musisz sobie zdać sprawę, że to tylko i wyłącznie zależy od tego, czy Ty będziesz wzmacniać ten stary nawyk, czy wyrabiać nowy. Przejście przez te kilka pierwszych, czy kilkanaście pierwszych dni jest najważniejsze. Jeśli ktoś na sobie zwalczy te schematy, potem będzie to przekazywał swoim dzieciom, czy nawet swoim znajomym. Po prostu ta świadomość i budowanie tej świadomości, że da się inaczej. Przechodzimy teraz do punktu, w którym chcesz przestać jeść słodycze. Znasz już swoje dlaczego, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać. Ja uważam, że takie całkowite wykluczenie od razu słodyczy z diety, to jest trochę pójście ze skrajności w skrajność. Bo aktualnie na rynku mamy bardzo dużo fajnych, smacznych, zdrowych przekąsek. To jest okej. Nawet zjedzenie czegoś bardziej przetworzonego jest okej. Tylko co innego jest posiadanie podejścia 80% mniej przetworzonej żywności, 20% bardziej. A czym innym jest ten schemat na odwrót. I ja tutaj bym zaczęła od zbudowania sobie bazy. 3-4 wartościowych posiłków, które Cię nasycą, które będą sprawiać, że Ty nie będziesz tak myślał o jedzeniu. I ja, jako kobieta, i jak znam już troszeczkę swój organizm, wiem, że mocny deficyt tłuszczu w diecie u mnie powoduje to, że ja mam ochotę podjadać. Dlatego staram się, aby moje
moje posiłki były zbilansowane bardzo mocno w białko, w tłuszcze. U mnie dużym plusem okazało się zrezygnowanie ze słodkich śniadań, w większości, bo nie mówię, że nie jem słodkich śniadań, ale postawienie na takie bardziej białkowo-tłuszczowe śniadania z odrobiną węglowodanów. Takie śniadania sprawiają, że ja czuję się dłużej syta, mam mniejszą ochotę podjadać i mam mniejsze takie ochotę, żeby sobie tu coś dziubnąć, tu coś dziubnąć. I żeby nie było, ja mówię tutaj na swoim przykładzie, ten schemat nie jest dla każdego, bo jeśli bym trenowała czy biegała od razu po śniadaniu, to bardziej postawiłabym na mocniej węglowodanowe śniadanie, a nie jeżeli białkowo-tłuszczowe. Także tutaj przeanalizuj sobie, jak wygląda twój dzień, ogarnij sobie, ile razy w ciągu dnia chciałbyś jeść i co sprawia, że czujesz się dobrze, co sprawia, że nie masz ochoty sięgnąć po słodycze. Większość naszych wyborów żywieniowych jest robiona bardzo mocno spontanicznie. Przechodzimy obok żabki i sobie myślimy, kurde, zjadłbym coś słodkiego, wezmę batona. Jeszcze bym coś zjadł, wezmę loda. Może coś sobie jeszcze dojem. I potem jak się zastanowisz, już jesteś trochę najedzony, kurczę, no dużo to miało kalorii. Już zawaliłem, to sobie w ogóle pizzę zamówię. Jeśli na tym batonie by się skończyło, to byłoby okej. Ale jeśli za tym jest szereg dalszych złych wyborów żywieniowych, no to tutaj pojawia się już problem. Najlepiej na takie sytuacje po prostu się przygotować. Czyli jeśli wiesz, że koło 12-13 masz delikatną ochotę na słodkie, to zrób sobie super owsiankę, która zaspokoi twoją potrzebę na słodycze i jednocześnie cię nasyci. Ja teraz miałam 30 dni bez słodyczy. Robiłam zakład z bratem, stwierdziliśmy sobie, że wyzerujemy sobie troszeczkę kubki smakowe. Jadłam wtedy rzeczy typu miód, daktyle, owoce, więc to było zrezygnowanie z typowo takich kupnych, przetworzonych słodyczy. Jak miałam bardzo ochotę na słodkie, szczególnie przed okresem, to robiłam sobie dodatkowo owsiankę, która właśnie mi zaspokajała tą potrzebę. Czy robiłam sobie lody z owoców mrożonych? To jest rozwiązanie i to u mnie się też sprawdziło, kiedy zaczęłam planować. I taki schemat działań u mnie powodowało pytanie, dlaczego to robię. A ja robię to dlatego, żeby być jak najdłużej sprawną, zdrową i zauważyłam, że też ogromny wpływ na mnie jedzenie ma kognitywnie. Czyli to, jak funkcjonuje, jak szybko jarzę, czy jestem bardziej pobudzona. I bardzo doceniam sobie fakt, że czuję się dobrze, że mogę w każdym momencie pójść biegać na trening, coś zrobić nie tylko ciałem, ale też umysłem. Odnośnie książek, które mogłabym polecić, jest Na pewno nie zaczęło się od ciebie, czyli Jak dziedziczymy traumy i książka Emocjonalne jedzenie. Jak macie jeszcze jakieś do polecenia, chętnie przygarnę tytuły, bo na polskim rynku jest mało takich książek. Ja często słucham też wielu podcastów odnośnie emocjonalnego jedzenia, czy odnośnie odżywiania i tego, jak raz na zawsze ogarnąć głowę w jedzeniu. A propos książek i audiobooków, bardzo miło jest mi poinformować, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma BookBeat. BookBeat jest to aplikacja, w której możecie słuchać i czytać książki. I właśnie super jest to, że możecie robić te dwie czynności równocześnie. Jedną z fajniejszych funkcji jest to, że możecie słuchać i czytać książek, będąc offline. Jak jesteście w podróży, macie po prostu słabego neta, czy nie chcecie marnować swojego internetu, macie wszystko zapisane i niezależnie od internetu w każdym momencie możecie zacząć czytać czy słuchać daną książkę. Oprócz tego aplikacja jest inteligentna i daje wam inspiracje książek, które mogą wam się spodobać, autorów, którzy was interesują. Jeśli chodzi o moje polecajki na BookBeat i książki, które mam w swojej bibliotece, ja ściągnęłam sobie ostatnio książkę Tak działa mózg, jak mądrze dbać o jego funkcjonowanie. To jest pierwsza pozycja. Drugą jest Otoczeni przez idiotów. Bardzo też fajna książka. Mam w ogóle ją tutaj. Jadę w podróż. Nie będę chciała jej brać, bo jest to dodatkowe miejsce w walizce czy w bagażu podręcznym. Także ściągam ją sobie w apce. I książką, którą mega polecam, to jest 101 lekcji, które zmienią twój sposób myślenia. Ja tę książkę również mam w formie papierowej. Zaczęłam ją na Bali. Jakoś jestem w połowie i myślę, że tą drugą połowę właśnie sobie przesłucham w apce BookBeat. No i chciałam wam dać znać, ponieważ do 15 września obowiązuje super oferta. Macie 60 dni, 40 godzin słuchania darmowo e-booków, audiobooków, tylko z moim kodem Anna Karcz. I możecie ściągnąć apkę, użyć kodu i rozeznać sobie, czy ta apka jest dla was, czy faktycznie słuchacie, czytacie, czy nie. Jeśli interesują was tematy książkowe, audiobooki, polecam. Chciałabym teraz wam pokazać moje przykładowe dni jedzenia podczas wyzwania 30 dni bez słodyczy i pokażę wam śniadania, obiady, kolacje, które jadłam i pokażę wam momenty, w których miałam ochotę na słodkie, ale poradziłam sobie z tymi momentami poprzez sięgnięcie po konkretne produkty. Także kilka dni jedzenia, które mam nadzieję was zainspirują i pokażą, jakie schematy mi pomogły. I chciałabym jeszcze zostawić
stawić tutaj takie pytania, stwierdzenia, które wzbudzają do refleksji i myślę, że możecie znaleźć poprzez zadanie ich czy usłyszenie wiele odpowiedzi na to, dlaczego tak wygląda wasza relacja z jedzeniem, ze słodyczami. Zadaję sobie pytania, czy ja jem, odżywiam się, czy się objadam. Czy jem, bo chcę zaspokoić swój głód i odżywić swój organizm? Czy jem, bo chcę zaspokoić tylko i wyłącznie swoje kubki smakowe i chęć na coś tłustego, kalorycznego, coś, co sprawi, że będę bardziej szczęśliwy? Świadomość to pierwszy krok, żeby zacząć jakąś zmianę. Śniadania u mnie w większości są na słono i zauważyłam, że po takich śniadaniach bogatych bardziej w tłuszcze i białko, mniej węglowodanów, czuję się dłużej syta. Pierwszego dnia zrobiłam sobie kanapki z chlebem żytnim bez drożdży. Jest to mój ulubiony chleb, który po prostu sobie mrożę i kroję. Do tego 3 jajka i tutaj był mój klasyk, czyli dałam po prostu pomidora. Wszystko posypałam pietruszką i powiem wam, że chyba to jest najczęstsza opcja, którą jem. Często jeszcze daję sobie almettę, ale takie 3 jajka. Do słonych śniadań zawsze obowiązkowo kawa z mlekiem albo owsianym, albo sojowym. I ogólnie takie odżywianie się bardzo basicowe sprawia, że szybciej robię zakupy, sprawia, że pozbywam się wszystkiego z lodówki i jem trochę monotonnie, ale to mi, kurczę, bardzo odpowiada. Zmieniają się jedynie dodatki do głównych składników, które są niezmienne na tej zasadzie, że warzywo, jajka, jakiś rodzaj pieczywa. I powiem wam, że od kiedy przyszłam na taki minimalizm, trochę też życia, jedzenia, żyje mi się o wiele łatwiej, spokojniej i mniej mi to głowę zajmuje. Drugi dzień, tutaj kolejny raz odmrażam sobie swój chleb żytni bez drożdży. Ja w ogóle robię tak, że kupuję ten chleb, jem sobie taki świeży, cieplutki, a na drugi dzień kroję sobie na kromki i daję do zamrażarki. Tutaj wleciały 2 jajka, ponieważ jak jem pieczywo z jakimiś dodatkami, na przykład awokado, łosoś, to wtedy redukuję sobie ilość jajek o 1 mniej. Tutaj zrobiłam swoją ulubioną formę awokado, czyli awokado Hass. Musi być Hass, takie wiecie, dojrzałe. Do tego daję miód, sól i wszystko mocno traktuję widelcem. Kroję sobie jakieś warzywo. Zawsze do słonych posiłków musi być jakieś warzywo. Te kromki w ogóle się robią tak fajnie podpieczone na tej patelni. Wkładam to awokado na kanapce. Do tego na górę wchodzi jajko i płatki chili. To po prostu musi być awokado, miód, sól, bebłacie widelcem, jajko i płatki chili. Jak spróbujecie tą kanapkę raz, to będziecie tą formę awokado jeść cały czas, naprawdę. Tutaj to mleko owsiane z tym barka już mi się kończyło, dorwałam je w Biedronce, ale jest chyba najlepsze. Jeszcze próbowałam z Oatly w Carrefourze i one konkurują o pierwsze miejsce w rankingu mlek owsianych. No i to też jest jedno właśnie z częstszych śniadań. Pokazuję wam same klasyki, które jem każdego dnia. Tutaj macie dokładny mój jadłospis. Oczywiście miodu nie zaliczam, ja to traktuję jako naturalny cukier i takie naturalne cukry spożywam. Wyzwanie było stricte o słodycze przetworzone i uważam, że też nie ma co iść w skrajność, a potem się rzucić na jedzenie, bo nagle poczujecie smak słodkiego i po prostu ześwirujecie. A tak to jak mam miód w tym wyzwaniu, to daję radę. Trzeci dzień na śniadanie, tutaj oczywiście niezmiennie jajka. Kupiłam sobie bułeczkę i te łososie bio z Biedronki są przepyszne. Ogólnie ja nie jestem jakby, wiecie, mega fanem produktów bio i nie uważam, że warto przepłacać, ale jeśli chodzi o łososia i banany, tutaj faktycznie czuję różnicę. Różne ludzie mają zdania, niektórzy mówią, że to bio całkowicie jest lepsze, jakościowo smakuje inaczej. Słuchałam też osób, które obalają, że to bio to jest chwyt marketingowy, to jedzenie jest prawie takie samo. No w niektórych produktach czuję różnicę, w niektórych nie, ale z reguły jak mam kupić łososia i banany, to wybieram bio, reszta produktów jest taka sama. Tutaj miałam ochotę na więcej warzyw, jakaś byłam głodna bardziej. Chciało mi się takiej w ogóle sałatki z warzywami, ale miałam tylko ogórkę i pomidora, także sobie skroiłam 2 jajka. Posmarowałam też kanapki almettę, ale chyba wolę kanapkę chleb, bułka, masło i łosoś. To jest takie moje top proste połączenie. Klasyczek, śniadanie z warzywami. Łosoś mi fajnie podbija białko. Tym razem zrobiłam sobie mleko sojowe, bo moje owsiane nie chciało się pienić, a kupiłam sobie spieniacz do mleka. Nareszcie kupiłam spieniacz do mleka. Ten spieniacz sprawił, że mój poranek stał się
piękniejszy, bo czułam się, jakbym piła kawę jak w kawiarni. Trochę się jeszcze muszę go nauczyć, szczególnie tych wielkości. Chcę kupić sobie większe kubki, bo tutaj nie dawał rady i przelewałam to chyba z 3 razy. Nawykiem, który też chciałabym wdrożyć, to jedzenie bez oglądania YouTube'a ani sprawdzania Instagrama. Jedyną moją wymówką jest to, że jak jem albo czytam, to wolniej jem. A jak nic nie robię, tylko skupiam się na jedzeniu, to jem szybciej. A jednak fajne jest to, że to jedzenie gryziemy, jemy dłużej. No i tutaj jeszcze zapomniałam o cytrynie. Cytryna na łososia obowiązkowo. Dzień 4 jest to ostatni dzień przykładowych jadłospisów śniadaniowych. Wleciała bułka śniadaniowa. Te bułki śniadaniowe też bardzo lubię. I tutaj połączenie, które jest chyba moją top 2 kanapką, czyli zwykła, świeża bułeczka. Almette, ale klasyczne almette śmietankowe i cieniutkie plastry pomidora malinowego. Do tego pieprz, sól i mówię Wam, ta kanapka, taka prosta, to jest mistrzostwo. I w ogóle ostatnio wyświetliła mi się rolka na Instagramie, że są bajgle w Nowym Jorku, które są właśnie, oni tam nazywają chyba cream cheese a la almette, i z takimi cienkimi plastrami pomidora. I jakaś dziewczyna kupowała sobie na śniadanie takie bajgle i mówię, kurczę, to jest właśnie moja kanapka przecież. Tutaj mi się mleko nie spieniło owsiane. W ogóle sojowe mi się najlepiej pieni. Muszę się nauczyć jeszcze tego ekspresu, tego spieniacza. No i wyszło takie, wiecie, trochę latte, trochę nie, ale już powoli kawa mi wychodzi. Najlepiej pieniące się mleko to jest sojowe, potem drugie miejsce oatly owsiane, no i ta bułka, chyba to śniadanie mi najbardziej smakuje ze wszystkich, no. Ten pomidor almette i ta świeża bułka śniadaniowa z Biedry, sztos. Tak wyglądają śniadania. Tutaj dojadłam sobie jeszcze kukurydzę. Przechodzimy teraz do drugich śniadań aka obiadów. U mnie one są na słodko. Jest to zazwyczaj posiłek potreningowy i ja tu jem albo owsiankę, albo omleta, albo placki. I tu są tylko te 3 opcje. Zawsze do tego, do omleta, do placków, zawsze wchodzi jedno jajko, jakieś źródło węglowodanów, jest to albo mąka orkiszowa albo płatki owsiane. Tutaj akurat miałam przysypane do odżywki białkowe. Jeśli chodzi o źródło białka, jest to w większości białko wegańskie z Vanavita albo Just Way z Jim Beam. Do tego chcąc jeszcze podbić białko w tym posiłku, bo chcę w tym posiłku mieć 45 do 60 gramów białka, dodaję bardzo często twarożek grani albo serek wiejski, coś właśnie z nabiału, ponieważ jem 3 posiłki w ciągu dnia, a chcę zachować 100-120 gramów białka dziennie. No i tutaj ten posiłek jest najbardziej kalorycznym. Oscylując, ma on jakieś 650 do 750 kalorii. Tutaj klasyczny przepis na pancake'i. Często, jeśli chodzi o źródło tłuszczów, to właśnie czekolada, masło orzechowe, jedno jajko, nie ma tak dużo tłuszczów z jednego jajka, ale coś w tym stylu, albo czasami jeszcze orzechy. Z tego właśnie składają się pancake'i, czyli jajko, mąka, odżywka białkowa, tutaj jeszcze rozgnieciony banan, zawsze do tego wchodzą owoce. Ja mam zasadę, że jak jem słony posiłek, to muszą być warzywa, jak jem słodki posiłek, to muszą być owoce. Przy 3 posiłkach też pilnuję błonnika w ciągu dnia, który zapewnia mi sytość, który jest bardzo ważny, który sprawia, że wszystko fajnie mi się trawi, że nie mam problemów żołądkowych. Zawsze ilość błonnika musi się zgadzać. Fajnie, gdyby to było te 30-40 gramów błonnika dziennie. No i tak jak powiedziałam, źródło jakiegoś dodatkowego białka w postaci twarogu, do tego jeżyny, sezonowe owoce, jak to się nazywa? Porzeczka. Porzeczka, oblewam to miodem, nie dodaję żadnych ksylitolów, stewi, słodzików do placków, tylko ma to słodkość od banana. Białko było bezsmakowe, ale to słonecznikowe bezsmakowe jest pyszne, jest takie zimiste, orzechowe. No i do tych posiłków zawsze wchodzi czarna kawa, czasami herbata, bo czasami czarną kawę piję później albo wcześniej. I idealne takie właśnie połączenie, że posiłek jest słodki, a kawa jest gorzka, taka gorzkawa. No to mi bardzo, bardzo pasuje i o wiele jakoś lepiej się czuję, jak jem teraz słodkie w południe po treningu. Może to się zmieni, ale na razie przez jakieś 3 miesiące ja jem słone śniadania. I ja w ogóle bym nie pomyślała, że takie coś zajdzie, bo ja przez 5 lat ostatnie swojego życia śniadania jadłam na słodko. Śniadanie słone może było raz w miesiącu i nie wiem, chyba dojrzewam.
chyba się starzeję albo dojrzewam, że śniadanie na słono totalnie to jest teraz mój vibe i średnio wyobrażam sobie jakieś pancake'i czy coś w tym stylu. Dzień drugi tutaj wpadł omlet szarlotka, klasyczny omlet szarlotka i nie mogłoby tutaj go zabraknąć, bo jest to właśnie taki jadłospis, który uwielbiam. Są to moje naprawdę wyselekcjonowane, ulubione posiłki i no ten omlet wchodzi bardzo często, bo jest najszybszy do wykonania, bo smażycie tylko raz, nie formujecie żadnych placków i tak dalej, tylko wylewacie. Tak naprawdę kroicie po prostu jabłko, wbijacie to jedno jajko, dajecie mąkę, odżywkę białkową, szczyptę soli, cynamonu, sody, dolewacie wody. Jak chcecie takiego bardziej gęstego, biszkoptowego, no to dajecie mniej wody. Jak chcecie takiego bardziej naleśnikowatego, dajecie więcej. Bebłacie w tym, to jabłko wylewacie. Ja smażę i z jednej strony na oleju kokosowym, pod przykryciem 2 minuty i koniec. I naprawdę to jest tak szybkie do zrobienia. Zobaczcie, w ogóle on zawsze się udaje, zawsze wychodzi. Jeszcze jak dacie trochę sody, wychodzi pulchny. Ja sobie teraz właśnie daję serek wiejski po jednej stronie, borówki, troszeczkę miodu, a po drugiej robię taki na słono, taki słodko-słony z masłem orzechowym z Vanavita. Do tego daję banana, no i to jest sól na banana w ogóle. Banan z solą i masłem orzechowym, topka. Przypominam, że na hasło Anna Karcz 5 macie zniżkę na wszystkie produkty Jim Beam, Vanavita, Strix. No i takiego omleta jem długo, delektuję się nim, to jest mój jedyny posiłek słodki w ciągu dnia, do tego czarna kawa i to bardzo mi odpowiada. Numer 3 to będą placki czekoladowe, bazą jest banan, cynamon, tutaj użyłam białka z grochu, kakao 100%, soli, jajko oczywiście, mąka orkiszowa, czyli to samo co placki numer 1, tylko dodajemy inny rodzaj białka, bo czekoladowy i kakao 100%. Wszystko webłamy, rozdziabdziamy widelcem, dodajemy odpowiednią ilość wody. No i białko wegańskie sprawia, że ta konsystencja jest taka ziemista i te placki wychodzą takie wysokie, takie fluffy pancakes. Smażę tutaj wszystko z dwóch stron na dosyć małym ogniu. No i zobaczcie, jak te placki wyglądają. Tutaj zamiast czekolady postawiłam na masło orzechowe. Moim zdaniem idealnie się właśnie komponuje taki chocolate peanut butter połączenie. Twarożek grani pasuje mi do placków idealnie, bo jogurt jest za taki leisty. Serek wiejski tak samo, do tego maliny, źródło, świetne źródło, błonnika. Zawsze jak współpracowałam z dietetykiem, to mi mówił: Ania, maliny, 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 jedz maliny, bo z owoców razem z jabłkami mają najwięcej błonnika. Także zawsze te maliny, czarna kawa i te placki kocham, kocham, kocham. Czekoladowe zawsze białko grochu Vanavita, nieczekoladowe, takie wiecie, bardziej waniliowe, białko słonecznikowe, bezsmakowe. I jak chcecie naprawdę zrobić takie pancake'i pulchne, pyszne, sycące, to te dwa białka polecam sobie kupić. Tutaj wyjeżdżałam w górę i robiłam posiłki dla siebie i dla osoby towarzyszącej. Stwierdziłam, że mam mało czasu i zrobię nam po prostu na szybko omletę. Zrobiłam tego omleta bardziej treściwego, ponieważ szłam w górę i dałam dwa jajka, odżywkę białkową o smaku słonego karmelu, mąkę orkiszową, dolałam wody, cynamon. Panowie, jak chcecie zrobić omleta takiego bardziej treściwego, już powiedzmy 800 kalorii, dajcie dwa jajka, dajcie 100 g mąki, 40 g białka, więcej wody, cynamon, sodę, sól, koniecznie szczyptę soli i smażcie z dwóch stron dłużej. I on wyjdzie Wam naprawdę posiłek, 50-55 gramów białka, solidny omlet, który Was nasyci. Tutaj jak ten omlet się smażył, zrobiłam dla siebie porcję z połowy tych składników, oprócz białka, bo też 40 gramów, jedno jajko i 50 gramów mąki orkiszowej. Pokroiłam banana i tutaj z racji tego, że był to posiłek, tutaj Wam pokażę, jak obracam. Zobaczcie, jak on pięknie wychodzi, jest jaki w ogóle biszkopt. Tak przyszykowałam wszystko do pojemników. Mój się rozwalił, bo zawsze mi się rozwalają omlety, jak robię drugiego omleta na tej samej patelni. Tutaj dałam wyjątkowo dla siebie z masłem pistacjowym z Jim Beam, a tego pierwszego zrobiłam klasycznie z orzechowym. Posoliłam banan i tutaj to wjechało bez serka wiejskiego. Kolacje, aka późne obiady. Ten posiłek u mnie jest zazwyczaj około godziny 17, 18, 19, w zależności od tego, jak mi dzień się ułoży. No i tutaj źródło węglowodanów to zazwyczaj ziemniaki, bataty, ryże, makarony.
albo jakieś placki tortille, bardzo, bardzo sporadycznie. Jest to dla mnie takie jedzenie bardziej rekreacyjne. Jeśli chodzi o źródło białka, to ryby lub mięso indyk. Ja ogólnie spożywam mało takiego mięsa drobiowego. W sumie przez ostatnie 3 miesiące może zjadłam 2 razy indyka kurczaka. Często lubię wybrać się na dobrego steka, sama nie umiem sobie steków robić, więc wybieram ryby. Jest to zazwyczaj łosoś, halibut, tuńczyk, dorsz. W sumie najczęściej to chyba łosoś, dorsz i halibut. Do takiego posiłku, gdzie robię sobie frytki z rybką, często daję albo jakieś warzywa w stylu buraki, brokuł, albo robię sobie swoje smoothie, które składa się zawsze z tego samego i mam też konkretne proporcje. I to musi być zawsze 100 ml soku z ananasa, 70 g mrożonego mango, 70 g mrożonego ananasa, 70 g szpinaku i 30 rukoli. I to jest 70, 70, 70, 30. I takie proporcje sprawiają, że ten shake zawsze wychodzi idealny. Do tego daję zawsze cytrynę i jak mam to imbir, mega polecam. Przepyszny posiłek. Obiad numer 2 to były po prostu ziemniaki i ktoś ostatnio mnie na Instagramie pytał, co robię, żeby mieć takie ziemniaki. Ja po prostu kroję je, solę, przyprawiam sól, oliwa do piekarnika 180 stopni 30-25 minut, do tego buraki, łosoś z wczoraj, no i to jest obiad naprawdę banalny, pyszny, sycący. Tutaj z obiadami nie wymyślam, ten posiłek robiłam na 2 dni i tutaj obiadów będzie mniej, przez to, że właśnie jem naprawdę mega, mówię obiadów, obiadokolacji, taki wiecie, ostatni posiłek, jem naprawdę mega prosto, ale ten bowl jest nieoczywisty, bo tutaj główne skrzypce gra sos. Sos, którym jest spicy mayo, taki trochę samemu zrobione. Mięso przyprawiam przyprawą do kurczaka oliwą, papryką słodką wędzoną i zawsze używam tych trzech przypraw. Przyprawa do kurczaka złocista, papryka słodka wędzona i musi być wędzona. Słodkiej nie kupuję nigdy ani ostrej. Musi być ten wędzony smak, oliwa. Tutaj ugotowałam ryż. Wiem, zaraz mnie zjecie, że ugotowałam ryż w workach, ale kurczę, tak jest szybko, łatwo. Jakoś nie potrafię dopilnować tego ryżu, takiego wiecie, bez worków i ugotować go dobrze. Albo mi wychodzi niedogotowany, albo mi wychodzi taki zbyt papkowaty, jak taka bryja. Bryja, no taki wiecie, taki pudding. Także jak ktoś ma tip, jak ugotować dobry ryż, czy macie wideo, możecie mi podesłać na Instagramie, chętnie przygarnę. Po prostu idę na łatwiznę z tymi woreczkami. Zrobiłam tutaj 2 posiłki od razu. Dałam kurczaka, ryż, dałam z pokrojonego ogórka, startą marchewkę, kukurydzę, no i sos. Sos to jest majonez wegański i ogólnie mega Wam polecam ten majonez wegański z Biedronki. Nie dlatego, że nie zjem zwykłego majonezu, ale on jest delikatniejszy i jakoś ten sos mi tak wychodzi z nim lepszy. Do tego sriracha i tyle. To jest cały obiad. Przechodzimy do posiłków, które ratują mnie, kiedy mam takie wyzwanie albo nie chcę jeść niczego przetworzonego i jestem na przykład przed okresem albo po prostu mam ochotę na słodkie. I wtedy wybieram albo jabłko, albo mrożone mango i uważam, że mango mrożone to jest jeden z tych owoców, gdzie Was zęby nie bolą, gdzie jest takie soczyste jak lody, sorbet lodowy, jest takie mięciutkie w środku. Ananas, winogrono, wszystko próbowałam i to już nie jest to samo. Po prostu jak mam jeść mrożone owoce albo loda, to mango naprawdę smakuje jak taki lód na patyku. W ogóle stwierdziłam, że kiedyś spróbuję zblendować mango, wleję do takich, wiecie, takich małych naczyń, do takich małych foremek na lody i zrobię sobie homemade sorbet. Do tego jest potrzebne tak naprawdę tylko zblendowane mango, ale ja się tak wkręciłam do filmów, czy po prostu jak mam ochotę na słodkie w to mango, że ja mogę zjeść całą paczkę. I tutaj był chyba dzień, gdzie zdałam całą paczkę. Cała paczka ma chyba tam 350 kalorii, więc w ogóle tyle co batonik. No a tutaj jak mam już ochotę na naprawdę posiłek, gdzie czuję też delikatny głodek, to jem owsiankę. I ja zalewam płatki owsiane, tak konkretnie, żeby one były takie zbite. Daję odżywkę białkową, słony karmel, masło pistacjowe i jem dodatkowy posiłek, troszeczkę soli. On mnie syci, płatki owsiane mają sporo błonnika. No i tak to wygląda. Tutaj też zjadłam banana innego dnia. Ej, czajcie, że ja go posypałam solą. Ja chyba naprawdę miałam okres. No i tak sobie radzę w dni, kiedy mam ochotę na słodkie, a chcę trzymać założenie.